Pan Zbigniew Czajka, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Pan przejechał rowerem jakieś olbrzymie ilości kilometrów, to poprosimy tylko o punkty krańcowe tej trasy. Tak, tych kilometrów troszkę się uzbierało na liczniku mojego roweru. Zaczęliśmy w Fatimie w Portugalii 13 maja i poprzez Hiszpanię, Francję, Niemcy, Norwegię, Szwecję i Finlandię do Rosji, z Rosji do Ukrainy i potem przez Mińsk do Polski. Także tak wydaje się niedaleko, ale to w sumie było to 11 tysięcy kilometrów. I w tej podróży była jedna przewodnia myśl. Tak, tą przewodnią myślą, hasłem i w ogóle całą ideą była setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Która prosiła o nawrócenie się Rosji no tuż przed rewolucją październikową. Tak, dokładnie to przyświecała nam właśnie druga tajemnica objawień fatimskich, czyli zawierzenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi i nawrócenie Rosji, modlitwa, to o co prosiła Matka Boża. My też byliśmy na tym punkcie najbardziej skoncentrowani. Głównym punktem była uroczystość, gdzie papież Franciszek dokonał kanonizacji Franciszka i Hiacynty, ale drugim takim bardzo ważnym miejscem była właśnie Rosja i modlitwa właśnie w Rosji. No i zwiedzał pan Rosję na rowerze, więc najbliżej jak można, poza podróżą pieszą, tam doszło do nawrócenia? Ci ludzie po tej ateistycznej apokalipsie wierzą w Boga? No myślę, że tak. W głównej mierze tak. To się już zaczęło dziać w 1984 roku, wtedy kiedy papież Jan Paweł II łącznie z biskupami całego świata dokonał zawierzenia. Wtedy taki spektakularnego czynu dokonał Paweł Chmielica, biskup słowacki, który w sercu lwa, można powiedzieć, dokonał tego zawierzenia, czyli na Kremlu, w kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w taki właśnie zakamuflowany sposób. Tekst zawierzenia ukryty miał w gazecie Prawda. Od tamtego czasu to chyba była jedyna prawda, jaka się ukazała w tej gazecie. I to był ten akt zawierzenia. My byliśmy w tym kościele, uczestniczyliśmy tam we mszy świętej, też żeśmy się modlili i te efekty widać. Takim efektem pierwszym po 1984 roku no to było dojście do władzy właśnie Michała Gorbaczowa i wtedy się zaczęły dziać nieco lepsze rzeczy. Oczywiście jeszcze dużo brakuje do tego, żeby ten kraj był no w pełni świadomy tych rzeczy, które się zaczęły w 1917 roku, ale idzie to w dobrym kierunku. Do nas docierają takie informacje o fasadowości tej zmiany, o powiązaniu z władzą, o tym, że władza buduje sobie taką moralną usprawiedliwienie dla rządów Władimira Putina właśnie przez taką zewnętrzne narzucenie kultu prawosławnego. Czy to tak wygląda, czy to nie do końca? No myślę, że nie do końca. No, może coś w tym jest, że to zaplecze polityczne Putinowi jest potrzebne i może szuka tutaj jakiegoś kierunku i jakby wsparcia, ale no, jak to przysłowie mówi, kij ma dwa końce, więc tym, czy się posługuje, może to być akurat w przyszłości i tak mam nadzieję, jakby no, wszystko pójdzie w odwrotnym kierunku, w dobrym kierunku, ludzie naprawdę sobie uświadomią, że bez modlitwy, bez wsparcia Bożego niewiele się albo nic się po prostu nie uda zrobić i żadna władza i żaden dyktator nie jest w stanie odwrócić losów i zmienić to wszystko jakby po swojemu. No, dowodem tego były właśnie te wydarzenia I wojny światowej z 1914 roku, gdzie trzech zawodowych totalitarnych terrorystów, czyli Stalin, Lenin i Hitler właśnie mieli takie wyobrażenie, że są w stanie zawładnąć światem. Nikomu się to nie udało i z pewnością się nie uda i tutejszej i teraźniejszej władzy na Kremlu zapewne też. Jeszcze ostatnie bardzo krótkie pytanie. Jak spotkanie z Rosjanami? Bardzo sympatyczne. Ludzie są naprawdę bardzo mili, sympatyczni, pomocni, uczynni. To jest naprawdę naród, który no, ma
ma Boga w sercu, ma dobroć w sercu. To są naprawdę bardzo miłe i wspaniałe chwile. Bardzo chętnie tam wrócimy. Aczkolwiek w pierwszym, że tak powiem, złożeniu wniosku nie dostaliśmy wizy. No, usilnie staraliśmy jednak, żeby ten kraj odwiedzić i nawiedzić, bo taka była nasza misja. Udało się, te relacje z ludźmi są bardzo sympatyczne, bardzo mile to wspominamy. Spotkania z prawosławnymi duchownymi? Tak, między innymi też właśnie na Kremlu. Po prostu jest nić porozumienia, jest szacunek, jest wzajemne poszanowanie tego, w co wierzymy, a wierzymy w jednego Boga. Każdy może troszeczkę inną drogą podąża, ale to jest bardzo miłe i sympatyczne. Zbigniew Czajka, w podsumowaniu poranka z Gdyni bardzo serdecznie dziękujemy. To był Poranek Wnet, 55. dzień podróży Wracamy do źródeł, której partnerem jest Energa. Dziękujemy bardzo serdecznie panu Zbigniewowi Czajce. Dziękujemy państwu za słuchanie. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht, wydawał Jan Breszczyński. Zdjęcia, które państwo znajdziecie i na Facebooku Radio Wnet, i na Wnet FM wykonała i teraz opracowuje Jaśmina Nowak, a prowadził Aleksander Wierzejski. Zapraszamy państwa na jutro.